Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Agata Witkowska, Instytut Verba Veritatis i nasz gość Lech Kowalski. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witamy. Ja mnie dzisiaj nie podam na początku programu jego tytułu, ale zacznę od przytoczenia pewnych fragmentów i poproszę, żeby pan Lech sam nadał tytuł temu programowi. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Struktury państwa przestają działać. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Nie można odmówić nam dobrej woli, li, umiaru, cierpliwości. Czasem było i może aż zbyt wiele. Doceniamy patriotyczne stanowisko Kościoła. Sojusz polsko-radziecki jest... I pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu, gwarancją nienaruszalności naszych granic. Polska jest i będzie trwałym ogniwem Układu Warszawskiego niezawodnym członkiem socjalistycznej wspólnoty narodów. Tak, kochani Państwo, ja zawsze podziwiałem teksty, które wygłaszał Wojciech Jaruzelski, prawda? To jest tekst z przedednia wprowadzenia stanu wojennego. I zaraz y, mi się też również y, tutaj taki fragmencik y, przypomniał, jak y, towarzysz y, Władysław Gomułka mówił w jednym ze swoich y, wystąpień, stanęliśmy nad przepaścią, ale zrobiliśmy krok naprzód, <laughs> prawda? Czyli wpadliśmy <laughs> w tą dziurę, w tą przepaść. No, teksty wygłaszane przez Gomułkę a przez Jaruzelskiego, no to Niebo a Ziemia, Towarzysz Wojciech. Ja ten program tutaj, co Pani mnie zaprosiła, sugerowałem, żeby mu nadać taki tytuł to, Towarzysz Wojciech Jaruzelski, a Bracia Moskale, prawda? Bo proszę Państwa, jeżeli człowiek którego ród sięga korzeniami XIV-XV wieku, prawda, który wynosi z domu rodzinnego yy, tradycje, tradycje związane z obroną Polski, yy, tradycje narodowościowe. Człowiek, którego ród wywodzi się, no, z takiego, yy, można powiedzieć, to. Majątku, nie majątku, nie miejscowości, ale takiego no, miejsca na ziemi w tejże Polsce, a zwał się Jaruzel, to by wydawało się, że to zobowiązuje każde kolejne pokolenie, prawda? Stanie na straży tegoż państwa, tejże wiary, tej tradycji. A tutaj mamy zupełnie w przypadku Wojciecha Jaruzelskiego odwrócenie się plecami, wręcz zadeptanie tego wszystkiego, co przez te pokolenia w tej rodzinie tenże ród doświadczał i z czym się borykał. Bo nie znajdujemy żadnych tak negatywnych zachowań i tak negatywnych ocen, jak tenże potomek, który ich reprezentował w Polsce Ludowej, prawda? Tenże Wojciech Jaruzelski. Przecież musimy sobie zdawać sprawę, że. Jego dziadek, na cześć którego otrzymał prawda to imię Wojciech, on spędził, różno tutaj spodają y, y, lata, ale 7-8 lat na Syberii. To był czynnym uczestnikiem powstania y, prawda, styczniowego. Był y, zesłańcem. Po powrocie on tutaj do y, kraju y, y, zakłada rodzinę. Jest to rodzina bardzo liczna, bo y, 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 tych dzieci z tego małżeństwa, Wojciecha, tego zesłańca, to był Ośmioro. Ojciec Władysław, naszego Wojciecha, był siódmym w kolejności dzieckiem w tej rodzinie, i również wykazywał się tym oddaniem Polski, organizując w roku 1920, tutaj zaraz sprostuję, on nie był oficerem czynnym i nie walczył na polu walki, tak jakby Wojciech Jaruzelski chciał, bo go zrobił i porucznikiem, i kawalerzystą, i tak dalej. Nie. On pozostawał nadal zarządcą majątków, ale on organizował dla wojsk walczących tak zwane podwody, prawda? czyli takie zabezpieczenie logistyczne. Ono wtedy po, polegało na Oddawaniu zasobów no, tych, które były po dworach, do wyżywienia. Armia się opierała na koniach, to do wyżywienia prawda, tego, tych koni, do wyżywienia walczących żołnierzy, oddawał furmanki do przewozu, rannych Co i tak dalej. To jest niezwykle ważne, bo bez tego tak, armia nie istnieje. Nie ma. Oczywiście i oni, ci ludzie potrafili się zachować. I teraz, proszę Państwa, zobaczmy, bo. Tyle lat się tym człowiekiem zajmuje i zajmow będę zajmował nadal. Był moim przełożonym kiedyś. Obserwowałem go z bliska, z daleka. Potem już wiedziałem może więcej na jego temat niż on sam o sobie z archiwów. 35 lat penetruję te różne archiwa, prowadzę kwerendy. I ta postać do tej pory dla mnie jest nie do końca zrozumiała. No, wywodzi się z pięknej patriotycznej rodziny, jak on zawsze mówił, każdej niedzieli prawda, specjalną kolaską jeździli do, do kościoła, mieli tam wydzielone swoje miejsce. On przecież po tutaj narodzinach w Kurowie, niedaleko Puław, potem wędruje do Warszawy, na Bielany, do Ojców Marianów. To jest gimnazjum, można powiedzieć, no, endecko-katolickie. Tam Roman Dmowski jest wynoszony na sztandary. On jest, on jest członkiem... On jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. On pisze piękny, patriotyczny tekst o, 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 o Polsce, o tej prawdziwej Polsce. Jest jeszcze chłopcem wtedy, bo on jest 23 rocznik, prawda, a tam przebywa, to, to tam ma 15, 16 lat Marianów, ale w nim już coś takiego działo się w jego charakterze od najmłodszych lat takie. Jakby wyobcowanie ze społeczności, nawet tej lokalnej, bo jego rodzice w pierwszym momencie umiejscowili go w szkole takiej powszechnej, gdzie były dzieci niedorównujące jego stanowi. Prawda? On, było, on był synem no, zarządcy majątku, ale również i właściciela ziemskiego. Jego mama wniosła piękne wiano w postaci kilkudziesięciu, a nawet set hektarów. Jego ojciec póki co tego majątku nie dzielił, wynajmował się i zarządzał potężnymi majątkami innych właścicieli ziemskich, byli na wysokim poziomie, ale cały czas z myślą o Polsce, no to się nie mieściło wręcz w głowie, żeby oni próbowali zdeptać tą Polskę, jego rodzice, prawda? jego siostra Teresa, prawda? A on idzie do tej szkoły powszechnej, i on nie chce mieć nic do czynienia z tymi dziećmi. Po pierwszym dniu, po drugim, trzecim muszą go zabrać z tej szkoły, i jemu tu wyrządzają ogromną y, krzywdę, bo jego uczy prywatny nauczyciel. Poziom tego nauczania jest niekontrolowany, jest bardzo niski, jak się okazuje, i on idzie do ojców Marianów. To on ma ogromne problemy z wyrównaniem poziomu wiedzy, które reprezentują tamci uczniowie, gimnazjaliści. Jego pierwsze oceny, jak się spojrzy, to są oceny trójki, prawda, tam są dwójki się pojawiają. On dopiero po którymś tam okresie nauczania zaczyna wyrównywać ten poziom. I to jest człowiek taki, on jest takim samolubkiem, takim wyobcowanym. Trudnym jest odkryciu się, żeby się otworzyć na innych i to jemu towarzyszy cały czas, kiedy on trafia wraz z rodzicami, oni mają, oni mają ogromnego pecha, a, a poza tym to oni popełnili też jeden zasadniczy błąd, oni nie byli aż tak znaczącą rodziną, bo to był ród zawsze naprawdę szlachecki, ale zubożony, nie dysponowali wielkim majątkiem, kapitałem. Nawet jego wysłanie do ojców Marianów to bardzo mocno obciążało budżet rodzinny. Oni, oni ledwo tam utrzymywali takie możliwości finansowe jego. I teraz, proszę państwa, on będąc... Razem z rodzicami, którzy decydują się uciec z tych majątków przesuwają się na wschód, no i wpadają w łapska te sowieckie, bo 17 września, prawda, mamy to co mamy. Sowieci wkraczają na nasze kresowe ziemie i tam następuje ogromne zawirowanie w tej rodzinie. Nie wiem czy w wyniku tego, że ta Polska zostaje rozbita tak szybko, Możliwe, że oni tracą wiarę w ten kraj, w to, w, to, w to państwo, w tą państwowość polską. Oni już będąc i, i próbując jakoś wyjść z tej matni, w którą padli, oni przyjmują obywatelstwo rosyjskie, prawda, radzieckie wtedy się mówiło. Ojciec o występują, występuje, oni wtedy ukrywają się tam na Litwie w różnych dworach. I oni, to jest taki pierwszy ten kontakt, no, zostają przełamani, zostaje przetrącony im ten kark. Tenże młody chłopak to wszystko ogląda, widzi. Widzi tą, tą, tą potęgę niemiecką, która tutaj wkroczyła, widzi, jak to państwo się rozsypało, prawda? Co by tutaj nie powiedzieć, no nie mogło wytrzymać dwóch uderzeń autorytarnych, prawda, dyktatur Stalina i Hitlera. I tam ten człowiek jakby zaczął odcinać tą przeszłość od siebie, zaczął ją od siebie oddalać. Oni zostają zesłani ostatnim transportem przed wojną sowiecko-niemiecką, bo oni w czerwcu, chyba 10, chyba 11, a 22 prawda, czerwca 1941 roku wybucha wojna sowiecko-niemiecka. Więc oni 10 dni przed zostają zesłani. On z siostrą Teresą i mamą Wandą, oni, oni znajdują się, zostają przewiezieni do... Do, w, w Góry autajskie, do takiej miejscowości Turczo, to jest nieduża osada leśna i tam, proszę Państwa, oni zostają zesłani, a tata, ich ojciec, zostaje zesłany do kraju krasnojarskiego. To, to jest w zupełnie innym miejscu i te więzi zostają zerwane, zerwane. Jeżeli ten chłopak był pod wpływem, powiedzmy, ojca do tej pory, no to teraz on nie ma tego kompasu, no i do niego za, do, zaczynają się dobierać towarzysze sowieccy, prawda? Jak ja e, sprawdzałem dokumentację Wojciecha Jaruzelskiego, to on e, e, cały ten pobyt, e, już jak był prezydentem i po sobie zostawiał e, te dokumenty archiwalne w teczce, w tym zeszycie ewidencyjnym, który każdy oficer ma prowadzony przez całą służbę wojskową, to on tam e, sfałszował ten pobyt na tej Syberii, e, na, na tym zesłaniu. I on yy, te kontakty, które tam z nim nawiązywali oficerowie NKWD, wyparł. Tam nie ma czegoś takiego, i umiejscowił cały swój pobyt yy, tam na tym zesłaniu, że, brał, yy, że był przy wycińce drzew. Nie, Sowieci go namierzyli bardzo szybko. NKWD go namierzyło. <laughs> Przepraszam. Dostrzegło, że jedno, jest to jednak. Młody mężczyzna, który wyróżnia się na tle tego tam pospólstwa, które, które, jest i w otoczeniu własnym, i tych, i tym, które zostało tam zesłane. I proszę Państwa, to jest tak, że czy to była carska ochrona, czy to było Czeka Dzierżyńskiego za czasów Lenina, czy to były instytucje inne, to tak samo NKWD postępowało, bo to jest tradycja tych służb. Do nich się nie zapisuje, to oni obserwują i oni analizują. Wiecie państwo, to jest tak, jak robiono to w okresie PRL-u na naszych uczelniach. Istniały takie, takie studia wojskowe zawsze przy każdej wyższej uczelni, tych najważniejszych uniwersytetach, politechnikach i tak dalej. I tam wykładali oficerowie i były to tematy związane z obronnością ale to jednocześnie były jaczejki wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i na zajęciach prowadzący oficerowie mieli przyglądać się studentom słuchaczom i to spośród nich podawać kandydatury które rekrutowali później i proponowali im służbę w swoich prawda strukturach NKWD czy kontrwywiadu wojskowego śmierz czy wywiadu y, różnego, operacyjnego, strategicznego i tak dalej. Tak również namierzono y, Wojciecha Jaruzelskiego na tej syłce, a odnosząc to do teraźniejszości, również tak został pozyskany dzisiaj całą gębą demokrata, y, pan y, y, redaktor y, y, Gazety Wyborczej, Jacek y, y, Żachowski, prawda? Jego również y, musiano obserwować na zajęciach jego również musiał jakiś oficer zaprogramować porozmawiać, luźno przepytać, posłuchać, jak, jak odpowiada na seminariach, jakie poglądy ma, i go nadać konkretnym służbom. I także z tym Jackiem Żachowskim i z Wojciechem Jaruzelskim było podobnie. Żachowski trafił do Wojskowego Centrum Szkolenia WSW, czyli Wojskowej Służby Wewnętrznej. Pół roku tam wkładania do głowy, prawda, tejże całej propagandy papki i uczenia zawodu kontrwywiadowcy, prawda, czyli, czyli tego ubeka wojskowego. Potem go wysłali na praktykę, to był stan wojenny do twierdzy modlin. Tam mu się przyjrzeli, po której stronie barykady jest. I zaakceptowali, i on wychodzi w stopniu podporucznika. Dzisiaj prawdopodobnie pan Jacek Żak Żachowski jest już w stopniu, myślę, że kapitana kontrwywiadu wojskowego jeszcze z okresu Perelu. I tak jest samo z Wojciechem Jaruzelskim. Oni go namierzają w Turczoku, wyjmują go z tego lasu. On w tym lesie rąbał, tak właściwie, tą tajgę, tylko trzy miesiące. Oni go robią pomocnikiem sklepikarza, a to jest jedyny sklep w tej osadzie. Proszę zobaczyć jak awansuje. Jak awansuje chłopaczek, który ma tam 18-19 lat, prawda? Który, który nic nie znaczy, jest jednym tam z setek zesłanych, jak nie tysięcy w tym rejonie. Ale oni jego wybierają, stawiają na niego, przenoszą go do tego sklepikarza, ma większe racje żywnościowe i dostają większe, lepsze, ten, lokum. Do zamieszkania, mhm. i to jest pierwszy kontakt, kiedy Sowieci sobie wybrali go. Oni sobie go wybrali. Tego, tego ani nie ukryje, i nawet odpuszczał już sobie, mówił, że to były rozmowy i, i, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, co się dzieje? Kiedy zapada decyzja i są ustalenia po protokole Sikorski-Majski, prawda? Gdzie, gdzie po tej napaści Sowieci idą po rozum do głowy, że trzeba z Polską jakoś się dogadać. I następuje ugoda, która sprowadza się również do tego, że zostaną zwolnieni z łagrów, z więzień obywatele narodowości polskiej. No to yy, szybko, prawda, Sowieci zapominają, że kiedyś ta rodzina przyjęła obywatelstwo sowieckie i wypuszczają ich. Choć Wojciech tam yy, trochę to zagmatwuje, yy, że z tego turczoku, Turczaka turczoku, nie mógł się wyrwać, że uciekał z rodziną tego. Dobrze, no yy, niech, yy, tak zachowa, yy, niech tak zachowa, niech tak to zostanie zachowane. Niemniej trafia do BISKA. BISKO Turczoko leży 300 kilometrów i on tam przybywa. Tam też przybywa jego ojciec. I proszę Państwa, to jest maj 42 roku. No zobaczcie, został zesłany w czerwcu 41, to jest maj, więc raptem rok mija, prawda? Od tego momentu. Nie, on jest on jest w BISku w styczniu, się już miała. Przepraszam, w styczniu, to on tam jest pół roku na tej syłce. On jest w styczniu już, tam spotyka ojca. I proszę Państwa, znowu pod tymi skrzydłami tego ojca tam chwilowo jest. Ale ojciec jest już tak wycięczony łagrem, że umiera wkrótce. On tam, ojciec powoził końmi w bijsku, Wojciech tam mu pomagał. Jakoś tam koniec końcem wiązali, ale w tym bijsku znowu kto się po niego zwraca? W maju jest proszony do wojskowej komendy uzupełnić, ona jest sowiecka, nie żaden punkt polski. Gdzie rekrutowali do armii generała Andersa, tylko jest to sowiecka komenda. I znowu oficer NKWD mu składa propozycję wprost wstąpienia do wojska, prawda? Tego, które tworzy się od maja 43 roku, które, które tworzy się na terenie Związku Sowieckiego, prawda? I on buja później jak to tata go zapisał do armii Andersa on nie zdążył i tak dalej to jest wiecie państwo na użytek maluczkich on w maju podejmuje tą rozmowę kwalifikacyjną z tym oficerem NKWD i już w październiku trafia w szeregi szkoły tej oficerskiej pierwszego korpusu sił zbrojnych na czele z którego stoi Berling a więc tak Podkupili go Sowieci. Rekrutowali go Sowieci. Sowieci go skierowali do y, y, szkoły, która została, i cały Korpus, i, i pierwsza dywizja została powołana po sowie, po, przez Sowietów. Tu nie ma nic polskiego. Tu nie ma nic polskiego. Wszystko jest to y, y, robione y, y, na wzór i podobieństwo struktur sowieckich. I Wojciech na to wszystko przystaje. Tu nie ma żadnego buntu. No jest, jest totalną bzdurą. Peter Rajna pisze, że on przebywał w areszcie, bo nie chciał przyjąć obywatelstwa rosyjskiego i tak dalej. Ludzie kochani, ludzie kochani, Peter Rajna nie ma zielonego pojęcia o tym jak się spotkał z nami w instytucie, to my mu mówiliśmy w wojskowym instytucie historycznym, jak któregoś dnia tam zajrzał, my mu mówiliśmy, żeby pan nie podejmował tych tematów bo po pierwsze pan nie wie na ten temat nic to, totalnie i kompletnie, a jak pan weźmie dokumenty, a jeszcze panu dostarczą dokumenty ludzie związani z generałem Jaruzelskim, bo tak robił, no to wyjdą z tego totalne bzdury i wyszły, no, to, to są hagiografie. Gdzie Wojciech Jaruzelski stawia opory potężnemu państwu sowieckiemu, no, no, no mój ty Boże, to, to nawet w snach tego nie ma. No i dobrze, Wojciech trafia do tej szkoły, Wojciech żyje już w zupełnie innym świecie. To już nie jest świat, za którym on by tęsknił. To już nie jest świat rodziny, prawda, pochodzenia, narodowości. On już jest zupełnie w innym miejscu. Sowieci go no, kształtują na wzór i podobieństwo no, no, no swojego kształtują. Widzą jednocześnie, że jest uzdolniony, jest uzdolniony y, intelektualnie, humanistycznie, że to mu przychodzi z łatwością, że jego wypowiedzi są pełne, y, logiczne, że dobrze formuje zdania, że jest, no y, tu się wyróżnia, ale jednocześnie postrzegają, że żołnierz z niego żaden, że ma problemy y, z przystosowywaniem się i y, 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 z nazewnictwem wojskowym, że właściwie wykonuje te komendy, szkoli się, ale nie widać w tym serca wojskowego. No nie widać w tym serca. No i to też poświadcza, wiecie Państwo, że tam na 260 ileś osób, yy, yy, którzy brali udział w tym szkoleniu, to się nazywało szkoła oficerska, ale to była szkoła wojenna trwająca 3 miesiące, no to ten Wojciech, tą tą lokatę, z którą wychodzi z tej szkoły, to jest tam chyba 96. Tak ją słabo kończy, tę tą, tą szkołę, że on nawet nie wychodzi w stopniu podporucznika, tylko chorążego, tylko chorążego, prawda? generał Siwicki, który jest prymusem takiego wypustu, wychodzi pod porucznikiem. generał Chuszcza również, cała masa późniejszej generalicji wychodzi, wychodzi w tych stopniach podporuczników. No i teraz mamy ten okres, prawda, wchodzenia tutaj do Polski. On już jest żołnierzem Armii Stalinowskiej, on już jest przesiąknięty tą ideologią, ta ideologia jemu towarzyszy, przecież on nie czyta wtedy książek polskich, tych, które by wyzwalały w nim, czy by pozwalały powrócić prawda, sercem do Polski, tylko on już, on już jest po prostu poddawany tej obróbce. Ta ideologia mu przesłania jakiekolwiek racjonalne myślenie. On jak, on jak przychodzi do tej Polski, jak on przekracza Bóg, to on mówi przekroczyliśmy naszą granicę. Bóg nigdy nie był naszą granicą, prawda? My mieliśmy granicę setki kilometrów dalej, prawie, prawie ponad 200. Kilometrów na wschód, ale dla niego to już, to już jest granica, to już jest granica. My przekroczyliśmy tą granicę. Jak on tam mówi po kładce, słychać stuk od butów, stuk butów wojskowych, kopyt końskich, prawda? To on przekracza granicę. To już jest sowiecka granica, którą nam narzucili, ale on już myśli. To już pokazuje, co z nim zrobiono, prawda? Co z nim zrobiono. On jest potem wierny sowietom przez cały okres. On nie ma żadnego towarzystwa. Ani przyjaciół, którzy by byli i wywodzili się no, tak jak on z kręgów polskich. On trzyma z Sowietami, z przełożonymi sowieckimi. On tam ma takiego kolegę, Ryszarda, ale to jest ta przyjaźń, była ona zrobiona na siłę już po wojnie. Ten Ryszard był porucznikiem, był w zwiadzie, tak jak Jaruzelski. Ale to nie jest prawdą, że oni tak się kolegowali, że, że przepadali za sobą. Nie, Wojtek był jego przełożonym. Wojtek go wysyłał na linię frontu, on wykonywał konkretne zadania. On go prawie zajeździł, ten chłopak zginął w okolicach Odry. Ale żeby po wojnie pokazać, że to, ta przyjaźń była między oficerami polskimi i tak dalej, no to, no to tego Ryszarda mu tam przypisano. GZP, Główny Zarząd Polityczny, rozbujał to do niewyobrażalnych wręcz rozmiarów. No i tak pozostało. I teraz, proszę Państwa, co się dzieje? Ten chłopak kończy tę ten, 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 kampanię wojenną szczęśliwie ani razu nie został ranny, co na zwiadowca to jest ewentem chyba w skali europejskiej. Przypisał sobie wprawdzie po wojnie trzy rany, prawda? Ale mówił, że zgłaszał, ale nie odnotowano na ciele, nie miał żadnych obrażeń <laughs> za okres wojny. No on już taki był, on już taki był, chciał się zawsze przypodobać i, i, i przypodobać tylko jednej stronie, no tej sowieckiej. I kiedy on tutaj jest w Polsce, to on już nie ma żadnych skrupułów, no przecież on czynnie zwalcza polskie podziemie niepodległościowe. To, co mówimy, żołnierze wyklęci. On w swoich raportach, w swoich meldunkach, on już nie pisze żołnierze podziemia polskiego, on pisze wróg, on pisze przeciwnik. On pisze o tych samych chłopcach w jego wieku, że to jest przeciwnik. Przesłuchałem, pisze wziętych, wziętych, tak do niewoli, przesłuchałem i skierowałem do Urzędu Bezpieczeństwa, albo przekazałem oficerom radzieckim prawda, do dalszego śledztwa. Nie ma żadnych zahamowań. Te meldunki są pięknie pisane, rozpisane. On podaje już tych Polaków, których zwalcza, prawda? On ich podaje z nazwiska, z imienia, w nawiasie, w nawiasie pisze pseudonimy ich bojowe. On wie, bo on bywa w tych, w tych, jak ich oddaje, to bywa w tych urzędach bezpieczeństwa, bywa w tych zakamarkach wywiadu śmierszczy NKWD i widzi, że ich biją, przesłuchują, torturują, zabijają. No właśnie, kiedy odczytałam to wystąpienie... Które było w telewizji dzień przed wybuchem, przed ogłoszeniem stanu wojennego. I tutaj padają takie słowa, nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwości. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. I te wydarzenia, które to jest 81 rok, ale mamy ze sobą pewną historię 45, 47 rok generał Jaruzelski bierze czynny udział w ściganiu podziemia. W 1963 roku, jak wspominaliśmy wcześniej, ostatni z żołnierzy wyklętych, zapada wyrok na niego. Czy jakby to jest lata... Przy... I tutaj taka deklaracja, gdzie generał bierze czynny udział, jeszcze raz to podkreślę, w ściganiu podziemia. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak można pogodzić tą historię jakby z tą deklaracją. Ona cała była prześmieszna, to o czym e, trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Tak. No przecież to są działania celowo wymierzone e, w naród polski, bo w nikogo innego. Właśnie jest pan osobą, jedną z niewielu, nie wiem czy nie jedyną, która na przestrzeni tyle lat bada. Postać generała Jaruzelskiego. Czy to było tak, że on tak bardzo uwierzył w tą misję, czy on może przez tą bliską współpracę z Sowietami, no, tak powiem, uległ naciskom, zmienił zupełnie swój sposób myślenia, wywodził się z rodziny z tradycjami patriotycznymi, absolutnie. A i kiedy ogląda się wywiady z generałem, ja cały czas jestem na takiej granicy. Oczywiście znamy fakty historyczne, znamy historię i to pozwala nam na ocenę, ale kiedyby odciąć tą naszą wiedzę na ten temat i słuchając jego wypowiedzi, ja cały czas się zastanawiam, czy on tak bardzo w to wierzył, czy to jest jedna wielka gra. Czy on naprawdę jakby został przeprogramowany na tą drugą stronę i stąd się jakby bierze ten ciąg nielogicznych zdarzeń? Proszę panie i proszę państwa, gdyby Polska powojenna otworzyła się po 1945 roku, po wojnie i byłaby Polską taką, jaką była w trakcie II RP, w okresie II RP, to Wojciech Jaruzelski nigdy by w życiu. Nie związał się z ruchem komunistycznym, ani by nie był komunistą, ani by nie, przesz, nie przesz poszedł do podziemia komunistycznego i nie byłby funkcjonariuszem komunistycznej partii polskiej. Nie, proszę Państwa, to jest po pierwsze w jego sytuacji, to jest po pierwsze opowiedzenie się, bo Doszczek zauważył, Będąc tam na wschodzie i w szeregach tejże armii, że ten Związek Sowiecki mu zaimponował tym, że rozmachem, sprzętem, frontami, sukcesami na froncie wschodnich, do tego stopnia, że on to zaakceptował. Ale pod względem ideologicznym, on był graczem. On był graczem. Komunizm nie był jego naturalnym środowiskiem, w którym on by Funkcjonował niezależnie od tego, prawda, jaka ta Polska byłaby. Nie. Ani by w tej Polsce powojennej, tej prawdziwej naszej z tradycjami drugiej RP, nie byłoby również Kiszczaka. Nie. Oni zauważyli, jak tysiące innych, że to jest okazja, że to jest okazja przeskoczenia na drugą stronę barykady, bo za, zauważają, że oni budują system, który. Będzie potrzebował zupełnie innych kadr, innych przywódców, że to nie będzie system natury demokratycznej, ale tylko monopartii i oni to wyczuwają. Oni to wyczuwają instynktownie i, przy, i oni do nich się, jakby można powiedzieć, wpisują, wpisują. Ale się. co z Polską? Ta Polska, jak proszę, proszę państwa, jeżeli ktoś już zaczyna do swoich rodaków, z bronią w ręku, ich zwalczać, szczelać, przesłuchiwać, oddawać w łapska tychże wyzwolicieli, a nowych okupantów, no to ta Polska jest już gdzieś zmarginalizowana, ona jest przekreślona. No przecież on wchodzi w struktury. W marcu 1946 roku on już jest tajnym współpracownikiem. No przecież okrutnej służby kontrwywiadu Smierz na użytek, na użytek, y, 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 no tutaj Polski, oni się nazywają informacją wojskową. No drań nad raniem był w tych strukturach. No. Tam mordowano, zabijano i on się z nimi wiąże. On jest tajnym współpracownikiem. I teraz on do nich przystaje w marcu 1946 roku, a ktoś taki jak Kiszczak w grudniu 45 roku, no to są te dwie postacie, które w tej Polsce odcisną piętno wręcz niewyobrażalne. Do dnia dzisiejszego czujemy piętno tejże dwójki, która związała się z służbami, z wywiadem sowieckim. I teraz proszę zauważyć, mamy rok 48 i w opiniowaniu postępowania Wojciecha u boku Sowietów, jako tajnego współpracownika, oni oceniają go bardzo wysoko i on jest proponowany w tymże 48 roku przez te służby sowieckie na rezydenta, a ja już mówiłem w tym głośnym filmie, towarzysz generał, że rezydent to był ktoś taki, który miał grupę tajnych współpracowników, współpracowników którą przydzielani Sowieci. I Wojciech, jeżeli byłby, jest tam prognozowany na rezydenta, to znaczy, że on będzie kierował grupą donosicieli, prawda? Donosicieli do służb sowieckich, ale zadania to będą zlecali Sowieci Wojciechowi, a Wojciech swoim podwładnym, jak w wojsku mówią, czy slangiem młodzieżowym, swoim kapusią, prawda? I Wojciech jest już na tym etapie. Jest już na tym etapie, on już nie jest tym chłopaczkiem, którego wojna prawda, przygniotła, potem syłka przygniotła, potem to, że mu się ten świat tam walił, to już nie jest ten Wojciech. On już jest w stopniu kapitana, on już jest na coraz wyższych stanowiskach. On zostanie zabrany, zostanie zauważony w Rembertowie, gdzie będzie w Centrum Wyszkolenia Piechoty wykładał taktykę, on zostanie tam dostrzeżony przez jednego z oficerów wysokiej rangi, generała Popławskiego, w trakcie referowania jakiegoś zagadnienia ćwiczebnego. I Popławski, który jest wówczas drugą osobą po marszałku rokosowskim w wojsku polskim, tym komunistycznym, on go zabiera do siebie z tego Rembertowa, do Warszawy. Do bardzo ważnej instytucji, na początku to jest dowództwo wojsk lądowych, a potem jest to główny zarząd szkolenia bojowego. To jest najważniejsza instytucja w siłach zbrojnych, ważniejsza od sztabu generalnego. I tenże Popławski stawia na niego. I proszę Państwa, co się dzieje? U boku tego Popławskiego, sowieckiego generała. Tenże Wojciech Jaruzelski robi zawrotną karierę, ale to robi taką karierę, którą nie można przyrównać żadną z tamtego okresu. On, ja policzyłem, mając 29 lat, 29 lat mając, on jest już szefem, stoi na czele najpierw wydziału, potem oddziału, a potem zarządu. Jemu podlegają wszystkie szkoły oficerskie, wszystkie akademie wojskowe i wszystkie kursy kwalifikacyjne to Wojciech Jaruzelski ustala yy, w porozumieniu z Sowietami ustala zasady edukacji w tych szkołach on wskazuje jakimi kryteriami mają się kierować dopuszczając młodzież tąże do tychże szkół i akademii wojskowej jakie przedmioty mają być wykładane jacy wykładowcy co ma im być przekazywane więc yy, tym, że w swoich jeszcze młodzieńszych latach przed 30. jest już bardzo ważną personą u boku Sowietów. Co jest, przepraszam, ale bardzo z, z takiej strony psychologicznej, dla człowieka bardzo niezdrowe w, 20, w wieku 29 lat. Nie, nawet nie mówię o odpowiedzialności, tylko człowiek, który ma 29 lat. Jakkolwiek by nie był przygotowany, kimkolwiek by nie był, nie jest jeszcze gotowy do podejmowania takich decyzji, Szymba, bo, tak. bo nie ma takiego doświadczenia. Panie Lechu, bo niestety nasz czas biegnie nieubłaganie, a chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. Natknęłam się na informację, że z protokołów radzieckiego biura politycznego wynikało, że Sowieci jeszcze 10 grudnia nie wiedzieli o tym, na jaką skalę jest przygotowywany stan wojenny, że będzie on wprowadzony i jak to rzeczywiście wygląda w Polsce, że to była, to była decyzja generała Jaruzelskiego. Pomimo tych, teraz jak przeskoczyliśmy kilkadziesiąt lat do przodu, ale on był podporządkowany pod Sowietów, ale czy rzeczywiście jakby mogło dojść do tego, że w którymś momencie on stał się tak nadgorliwym uczniem, tak nadgorliwym współpracownikiem, że wybiegał trochę do przodu. I jeszcze jakby jedna informacja, którą gdzieś wyczytałam, że Sowieci nie chcieli zbrojnie wchodzić, nie chcieli wysyłać swoich wojsk, jeżeli chodzi o stan wojenny, co nie podoba. Mało się generałowi. Proszę Państwa, stan wojenny to temat na, oddzielną, na oddzielne spotkanie, oddzielną audycję. Zresztą ja za kilka dni będę występował w takim programie. To tą tematykę rozwinę. Teraz mogę powiedzieć tyle, że Wojciech Jaruzelski robił wszystko, a jeszcze nawet więcej, żeby y, Sowieci weszli do y, Polski w grudniu 81 roku. To wszystko, proszę Państwa, co pochodzi z różnych lewackich źródeł i narracji, jak to dzielny Wojciech Jaruzelski no, próbował. Pomniejszyć, prawda, to zagrożenie wprowadzeniem stanem wojennym i tak dalej, to nie odpowiada prawdzie. Są dokumenty, są archiwa. Yy, Anoszkina, yy, odbyły się konferencje z udziałem yy, generalicji sowieckiej tutaj, w Jachrance w Polsce. Mówili wprost, wprost mówili do niego, prosił ich o wejście. Powiedział, że nie są w stanie sami podołać. Mówił to wprost. Jeżeli Kościół wskaże, że naród ma iść na barykady, to jest po nas, nie damy rady. Możemy pokryć część, tylko jakiś, prawda, spacyfikować sił własnego narodu, ale nie cały. On prosił Rosjan. On jeszcze wysyłał Siwickiego w ostatnich dniach przed stanem wojennym do Moskwy, żeby ponaglał to. Rosjanie. Można powiedzieć, nie wiedzieli jak zrobić, żeby się odczepił z tą, z tą prośbą od nich. Potem pojechał Kiszczak, prosił Rosjan również o, o środki te, y, takie do, y, sparali, do paraliżowania y, poczynań y, mas protestujących, chemiczne, inne. Oni wszystko błagali u Rosjan. Wszystko do samego ostatniego dnia. To nie jest tak, że Rosjanie chcieli tutaj wejść. Nie, to już nie były te lata. To już nie był ten Związek Sowiecki. To już nie byli ci przywódcy na, w Stanach Zjednoczonych. To już był papież Polak. To już opinia światowa doskonale wiedziała. Czym i kim jest Związek Sowiecki jego przywódcy pokazali prawdziwą też twarz w Afganistanie, prawda? to już był kolos na, gliniany, na glinianych nogach i oni nie chcieli tu wejść. Jednocześnie jako czynnik taki, który ich wyhamowywał, to było to, że naród był bardzo mocno zrewolucjonizowany, że tu by były trwałe walki prawda, typu partyzanckiego. Nie chcieli się w to wikłać, a doskonale wiedzieli, że ten ich wychowany, którego ukształtowali na swój wzór i podobieństwo, no proszę mi pokazać taką karierę. Od 45 roku ten człowiek, od 42-3 jest już w ich prawda, mm. y, 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 objęciach. O niego prowadzą od kołyski, jak ja zawsze mówię, do prawda, deski grobowej, do emerytury. Oni są cały czas przy nim, przecież ten człowiek, żegnając marszałka Rokosowskiego na Okęciu w 1956 roku, jest jedynym generałem, który prosi, żeby marszałek został. On już jest ich i to był ich człowiek, i oni wiedzieli, że go zmuszą i przymuszą do wprowadzenia stanu wojennego. On wielokrotnie zagrażał, że to się posypie, posypie się, ale oni go nigdy nie zmienili. On miał, on miał całą masę wpadek takich różnych w swojej karierze, że gdyby to był inny generał tego ludowego wojska polskiego, żeby został dawno skasowany, jemu odpuszczano, bo wiedzieli doskonale, mieli go rozpracowanego, że zrobi wszystko i wszystko zrobił. Stan wojenny to pokazał. I tym niestety nieoptymistycznym stwierdzeniem musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy Dziękuję. za to spotkanie. No i mamy temat następnego spotkania, czyli stan wojenny. Stan wojenny. <laughs> Dziękuję państwu bardzo serdecznie Agata Witkowska i mój gość Lech Kowalski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.